Wydawałoby się, że po zakończeniu Gambola liczba teorii, przemyśleń i tajemnic do rozwiązania znacznie się zmniejszy. Rzeczywiście w Cartoon Network ostatnio dużo się działo, niektórzy, w tym niestety youtuberzy, trąbili, że to koniec tej stacji, a co za tym idzie, także zapowiadanego filmu i serialu Gambola. Sytuacja jednak jest znacznie bardziej skomplikowana, Cartoon Network nigdzie się nie wybiera, a temat ten omówię w jednym z następnych filmów. Dlatego koniecznie subskrybujcie, żeby tego nie przegapić, lecimy po 700 tysięcy. Dziś skupimy się na ciekawych i inspirujących teoriach, a także sekretach ze świata niebieskiego kota. I nie będzie to tylko jedna teoria, dlatego oglądajcie do końca. Kwestia napisu Help Me, głównie na szafkach, ale także w innych miejscach, była przeze mnie poruszana wiele, wiele razy. Szukałem odpowiedzi, kto wzywa o pomoc. Moje filmy na ten temat zostały wyświetlone ponad 1 000 000 razy. I bardzo za to dziękuję. Tak naprawdę tysiące moich widzów starało się znaleźć odpowiedź. Jeden z was wysłał mi maila z niezwykle ciekawą wskazówką. W epizodzie Czaszka Gumball, Darwin i Clayton kłamią na temat tego, w jaki sposób zniszczyli szkolną łazienkę. Gumball, nieprzyzwyczajony do kłamania, tak jak Clayton, w dużym stresie na poczekaniu wymyśla, kto niby napadł na nich w szkolnej łazience. Mimo że nic takiego nie miało miejsca. Mówi wtedy, że napastnik miał głowę wyglądającą jak zielona czaszka. Twarz jak czaszka. Miał taką zieloną czaszkę, znaczy głowę. Gdy słyszę słowo czaszka, przypomina mi się pewny rysunek, ale to cały czas za mało. Gumball nie był tego świadomy, ale okazuje się, że taka postać rzeczywiście istnieje. Panna Simian pokazuje dokument o zawieszeniu w prawach ucznia z jego wizerunkiem. Widzimy nie tylko zdjęcie, ale mamy wiele ciekawych informacji. Po pierwsze, nazywa się Razor. Jest chłopcem, chodzi do 5. klasy, ale nie to jest najdziwniejsze. Z jakiegoś powodu szkoła nie zna jego drugiego imienia, to jeszcze nie jest takie dziwne, ale nie zna także daty urodzenia i adresu miejsca zamieszkania. To są podstawowe informacje, które musi posiadać szkoła. Następnie widzimy, jak bohaterowie z nim walczą, ale koniec końców okazuje się, że były to tylko wymysły i kłamstwa Claytona. Nie zmienia to faktu, że Razor naprawdę istnieje i siedzi zaraz obok nich w gabinecie dyrektora. Ktoś z was może pomyśleć, że okej, faktycznie wygląda podobnie do wizerunku postaci wzywającej o pomoc, ale to cały czas mało. Jednak nie po tym, co powiem wam za chwilę. Twórcy Gumballa mają w zwyczaju przekazywać nam małe smaczki, szczegóły, które niezwykle ciężko zauważyć, a jednocześnie są niesamowite. Nie inaczej jest w odcinku, w którym poznajemy Razora. W momencie, gdy bohaterowie walczą z nim w wymyślonej wizji Claytona, Clayton wypowiada bardzo niepokojące zdanie. Czas odesłać ten szkielet z powrotem do szafki. Pamiętajmy, że zawsze przy analizowaniu teorii musimy patrzeć na oryginalną ścieżkę dźwiękową, gdyż w polskim dubbingu niektóre elementy zostają zmienione. Przypomnijmy sobie, gdzie najczęściej i najbardziej był widoczny wizerunek czaszki z napisem pomocy. Właśnie na szafce szkolnej. Ten odcinek o nazwie Czaszka pochodzi z 2. sezonu, a najbardziej widoczny napis Help Me był właśnie w pierwszych sezonach kreskówki. Nasuwa się zatem pytanie, czy Clayton zdawał sobie sprawę, że ich szkolny kolega był zamknięty w szafce? Zwróćmy uwagę, że to wszystko dzieje się w jego głowie. To wymyślona wizja, jednak to zdanie, czas odesłać z powrotem do szafki, brzmi co najmniej dziwnie. Dlaczego Clayton miałby tak powiedzieć? Czy wychodzi na to, że postacią wołającą o pomoc był właśnie Razor, który został zamknięty w szafce? Razor w rzeczywistości nie jest wcale taki groźny i wielki, jak to przedstawiał Clayton. Ciężko powiedzieć, czy ma te charakterystyczne uszy, gdyż na jego głowie znajdują się włosy wyglądające tak na marginesie jak zwykła peruka. Cała sytuacja budzi niemałe wątpliwości. Dlaczego szkoła nie ma o nim żadnych informacji? Jak niby może nie wiedzieć, kiedy się urodził i jakie jest miejsce jego zamieszkania? Wątpliwości budzi też zdanie wypowiedziane przez Claytona. Sugeruje to, że wie o Razorze coś, czego nie wiemy my. Być może Razor był uwięziony w szafce szkolnej, a Gumball nieświadomie go uwolnił, gdy ten został zawieszony? To jednak jest kwestia, która mam nadzieję zostanie poruszona w przyszłości w nowych odcinkach albo w filmie. Jednak to nie koniec teorii na dziś. Za chwilę przedstawię wam teorię symulacji w świecie Gumballa. Pamiętaj, że jeżeli chcesz więcej teorii z Gumballa, to już teraz zostaw lajka i suba, lecimy po 700 tysięcy, a na koniec filmu dowiecie się, jaka teoria z Gumballa pojawi się w następnym filmie i gwarantuję, że brzmi mocno.
pewnością wielu z was zna pojawiającą się nieraz w filmach czy serialach koncepcję, w której nasza cywilizacja tworzy świat, w którym istoty tam przebywające mają własną świadomość i nie zdają sobie sprawy, że ich świat nie jest prawdziwy. W wielu odcinkach Gumballa pojawiało się łamanie czwartej ściany. To sytuacja, w której postać, w tym przypadku na przykład Gumball, zwraca się bezpośrednio do oglądających lub wie o tym, że jest obserwowany, zdaje sobie sprawę z tego, że jest w kreskówce stworzonej przez twórców. Czy wasza rodzina jest szczęśliwa? Jednak w Gumballu łamanie czwartej ściany wchodzi na zupełnie inny i niepokojący poziom. Na pewno wielu z was pamięta odcinek Nikt, gdzie Gumball i Darwin znaleźli w swojej piwnicy przemienionego już przez otchłań Roba. Darwin wypowiada żartobliwie takie słowa. Świat to symulacja komputerowa, a my... Darwin, nie! Jednak nie jest to żart. W tym samym trzecim sezonie w odcinku Pieniądze wygląd bohaterów zaczyna się zmieniać. Gumball wypowiada zdanie w kontekście do siebie, że bez pieniędzy cały świat się skończy. Jak się nie ma kasy, cały świat się rozpada! Chodzi o to, że gdyby twórcy Gumballa nie mieli funduszy na tworzenie kreskówki, świat by zniknął. I po chwili widzimy, jak zmieniają się w coraz to prostsze formy rysunkowe. Oni wprost widzą, że są w świecie, w którym tworzona jest kreskówka. Nawet w tym momencie są na etapie tak zwanego storyboardu, który powstaje w każdym momencie, gdy tworzona jest animacja Gumballa. Natomiast sezon później, w epizodzie Katastrofa, Rob mówi Gumballowi prawdę o świecie Elmore. Mówi mu, że ten cały świat nie jest prawdziwy. You really don't get it, do you? So happy to star in your amazing world. Can't you see that none of this is real? I don't understand. Rob zdał sobie sprawę, że żyje w zwykłej kreskówce. But I never wanted to be the villain. I wanted to be the cute sidekick who gets his own plush toy in a spin-off show. What are you talking about? Jeżeli oglądaliście Truman Show, z pewnością wiecie, o czym mówię. Główny bohater tego filmu odkrywa, że w rzeczywistości jest bohaterem reality show, a jego życie jest obserwowane 24 godziny na dobę. Identycznie jest z postaciami z niesamowitego świata Gumballa. Widzimy nie tylko ich zwykłe perypetie, ale te najbardziej intymne części życia. Ich świat nie jest prawdziwy i wszystko, co robią, to jedynie fikcja. Nie mają żadnego wpływu na swoje działania, a kreuje ich tylko wizja scenarzysty. Nawet w jednym odcinku widzimy, jak wypada notes z logiem Cartoon Network, w którym zapisywane są scenariusze i gdy tylko Sara zmienia tam cokolwiek, zmienia się odcinek. Gdy Rob zdał sobie z tego sprawę, nie mógł znieść faktu, że nie są prawdziwymi istotami, a jedynie fikcją stworzoną przez twórców. To nie koniec serii teorii z niesamowitego świata Gumballa. Już w następnym odcinku przedstawię wam teorię, wedle której Darwin był kiedyś człowiekiem, rodzina Watersonów to bankruci, a także jeszcze jedną teorię, która dzisiaj pozostanie tajemnicą. Był z wami Cyprian, no i cześć.